W dniu 18 lipca, kilka minut po godzinie 8 rano, z Placu Zwycięstwa w Gryficach Marek Zadworny oraz Andrzej Semkowicz, członkowie gryfickiego klubu rowerowego Gryfland, wyruszyli w maraton rowerowy dookoła Polski. W sumie mają do przejechania 3777 km i jak podkreślał przed wyjazdem pomysłodawca Marek Zadworny, jadą promować w Polsce nasze miasto oraz zmierzyć się z własnymi słabościami. W tegorocznej wyprawie kolarze postawili sobie bardzo ambitny cel. Nie dość, że trasa jest dłuższa niż rok wcześniej, 3333 km, to w dodatku czas, który wyznaczyli sobie na jej przejechanie, został skrócony do 17 dni. Trasa została podzielona na etapy dłuższe, początek i koniec trasy oraz krótsze góry. Damy radę, ruszamy, pogoda się poprawiła, już przestało padać, także mamy nadzieję, że wszystko będzie w porządku, że nie będzie padało, bo najważniejsza jest pogoda, że będzie ciepło. A siły mamy na 17 dni wyliczone, także jeżeli będzie wszystko w porządku, jeżeli nic nam nie pokrzyżuje planów, powinniśmy wszystko płynnie przejechać, także tutaj nie ma problemu, myślę, że będzie dobrze. Kondycyjnie 14 lat jeżdżę na rowerze, w tym 11 ścigałem się w peletonie takim półamatorskim. Cały czas trenujemy z Markiem, także tutaj problemu jako takiego nie będziemy mieli, żeby to przejechać. A co będzie, to czas pokaże. Jedziemy na rowerach Empeli od Janka Antkowiaka z Wałcza. Bardzo ważna rzecz, bo na te rowery muszą wytrzymać te prawie 4000 km. W tym roku kolarze odwiedzą nowe miejsca, m.in. Hel, Piaski, Wołosate, Krynice-Zdrój i Stebną, Głubczyce, Międzylesie, Zieleniec, Świeradów-Zdrój, Bogatynie, Zgorzelec, Łęknice i Osinów Dolny. Maraton będzie przebiegał bez żadnego dnia przerwy, a rowerzyści pokonają średnio od 150 do 320 km dziennie. Życzymy zdrowia i wytrwałości w pokonaniu trasy, a po zakończeniu maratonu postaramy się przekazać Państwu wrażenia kolarzy z jego przebiegu. Z tego, co się tutaj orientujemy, oni już od X lat są uczestnikami różnych maratonów, gdzie zajmują bardzo wysokie miejsca, przez to promują też naszą miejscowość, naszą gminę i w ogóle nasz rejon na różnych tych zawodach. I taki wyjazd jak dzisiaj to jest jedna z większych promocji, jaka nam się trafia, ponieważ jest to przejazd dookoła Polski. Naprawdę chyba w najbardziej oddalone miejsca z tego, co się orientuje, a więc trafią po obrzeżach Polski do różnych, naprawdę różnych miejscowości. Życzę im jak najlepszej pogody, oby nie łapali gum, jak to zawsze się nieraz może trafić, i bezpiecznie dojechali. Liczymy na te relacje, które będą od nich spływały codziennie, że będą naprawdę relacjami takimi z przyjemnością, bez przygód przekazywanymi, że realizują ten plan, który mają do zrobienia. Ja im życzę wszystkiego dobrego. Do zobaczenia! Wracajcie! Zdrowo! Nie wrócimy! Coś się w weekend robi, że tak słabo krzyczycie. W dniu 18 lipca żegnaliśmy wyruszających w rajd dookoła Polski panów Marka Zadwornego i Andrzeja Semkowicza, którzy postanowili pokonać rower. Towarzyszyliśmy im w tym momencie, obiecując, że pokażemy moment powrotu. Nie był on taki, jak oczekiwaliśmy, bo maraton ukończył tylko Marek Zadworny, któremu towarzyszyli koledzy z klubu rowerowego eskortujący go na metę. Nasza kamera towarzyszyła im w dniu 3 sierpnia podczas pokonywania przysłowiowych ostatnich kilometrów do momentu dotarcia do miejsca, skąd wszystko się zaczęło, czyli Gryfickiego Placu Zwycięstwa, gdzie oczekiwali najbliżsi i przyjaciele. Nie chcąc zakłócać radosnych chwil powitania na przekazanie wrażeń z rajdu, umówiliśmy się w kolejnym dniu, by pozwolić wytchnąć i odpocząć po trudach maratonu i nacieszyć się sukcesem wśród najbliższych. No witam wszystkich znajomych, nieznajomych. Tak jak żeśmy zakładali w tym roku trasę maratonu dookoła Polski, 3777 km przejechać w 17 dni. No tak, plan wykonałem, w 17 dni przejechałem z przygodami małymi, troszeczkę zawiedziony, że sam, że kolega, z którym jechałem przez ponad 3000 km, po prostu mnie zostawił w Kowarach i po prostu wróciłem sam. Nie jest to zbyt przyjemne,
No ale myślę, że to ogólnie rzecz biorąc, to mogę tak powiedzieć, taka młodzieńcza, chyba mogę tak powiedzieć, młodzieńcza głupota. No ale co zrobić, ja mnie nie stać na to, żeby zatrudniać na cały przejazd maratonu do Polski psychologa. No a mówię, tutaj jeżeli chodzi o trasę, naprawdę ciężko było z tego względu, że praktycznie z 17 dni, dwa pierwsze dni były bez deszczu i dwa ostatnie dni ja miałem bez deszczu, natomiast resztę 13 dni cały czas lało, myśmy byli zmoczeni naprawdę. Jechać 10-12 godzin z wodą w butach to nie jest zbyt przyjemne, także nie nadążyliśmy schnąć. W ubiegłym roku żeśmy byli u pana burmistrza, bardzo ciepło nas przyjął w tym roku, szczególnie to ciepło było potrzebne, bo ja sam wtedy już zajechałem do Gryfowa, zajechałem do pana burmistrza, pomimo tego, że pan burmistrz był bardzo zajęty, poczęstował mnie kawą i naprawdę potrzebne mi było to ciepłe przyjęcie, bo ja byłem totalnie mokry. Ja usiadłem, pani sekretarka mi zrobiła kawę, a ja wstawałem, a pode mną była kałuża wody, więc możecie sobie Państwo wyobrazić. Więc to ciepłe przyjęcie było bardzo mi potrzebne. Pan burmistrz się bardzo ucieszył, mam nawet pamiątkowe zdjęcie z panem burmistrzem i naprawdę tutaj zawsze, jeżeli gdziekolwiek będę jechał rowerem w tamtym kierunku, zawsze zajadę do Gryfowa Śląskiego. Ogólnie rzecz biorąc, tylko z tego powodu było tak ciężko, natomiast resztę mi się wydaje, że człowiek był dobrze przygotowany do sezonu, dobrze przygotowany do takiej długodystansowej jazdy. Przecież myśmy robili po 240-260 km dziennie, 280, także, a tutaj jeżeli chodzi o końcówkę, myśmy mieli z założenia wrócić bezpośrednio ze Szczecina do Gryfic, natomiast wcześniej we Fromborku, dojeżdżając do Fromborka, żeśmy skrócili drogę poprzez padający deszcz ulewę, żeśmy przejechali statkiem przez Zalew Wiślany i tu trzeba było dokręcić trochę tych kilometrów, żeby ten plan był, żeby ten plan tych 3700 kilometrów zrealizować. Ja tutaj mogę powiedzieć, że namawiam każdego do jazdy na rowerze, bo naprawdę jest to wspaniały wypoczynek. Myśmy się na pewno dużo więcej namęczyli, natomiast jeżeli chodzi o rekreację, o taką jazdę tutaj na naszym terenie, Gryfice, w pobliżu Gryfic, naprawdę namawiam, jest to wspaniały sport. Ja się czuję zdrowo, ja zawsze mówię, że czuję się od pewnego czasu coraz młodszy. I powiedziałem, jak zajechałem do Świnoujścia i rozmawiałem z panią z Głosu Szczecińskiego, powiedziałem, że więcej już nie pojadę. W ubiegłym roku też tak mówiłem, jak przyjechaliśmy z Krzyśkiem Sobkowiakiem 3333 km, ale w zimę jakoś coś się urodziło, jednak człowiek się zdecydował i pojadę. Ale na pewno, jeżeli w przyszłym roku bym pojechał, na pewno nie jest takim młodym osobnikiem, takim młodym człowiekiem, jakim był Andrzej Semkowicz. Ogólnie na koniec chciałbym bardzo podziękować ludziom, którzy wyciągnęli do nas rękę, którzy nam pomogli w tym, żebyśmy mogli jechać dookoła Polski. I tak może po kolei. Bardzo bym chciał podziękować zakładowi mięsnemu Kamil w Górzycy, panu Jankowi Antkowiakowi, który prowadzi sklep rowerowy w Wałczu. Myśmy jechali na jego rowerach firmy Empeli. Chciałbym podziękować Stefanii Derenowskiej-Czerwatej, naszej koleżance z klubu, która jak zawsze jest wspaniałą kobietą, wspaniałą koleżanką. Chciałbym podziękować pani Iwonie Frontczak, która prowadzi Hotel Gryf. Chciałbym podziękować panu Jarkowi Nowakowi, który też jest sponsorem tutaj naszej wyprawy. Bank Spółdzielczy w Gryficach, bardzo dziękuję. Szczególnie chciałbym podziękować Waldkowi Wawrzyniakowi, zastępcy burmistrza Gryfic, który naprawdę tutaj wyciągnął do nas rękę i jako kolega, i jako członek władz samorządu. Naprawdę, Waldek, dzięki bardzo, jesteś przyjacielem rowerzystów. Chciałbym podziękować też panu Jarkowi Bugowskiemu, hurtowni Marko, no i oczywiście
firmą czy instytucją, które były patronami medialnymi, więc Radio Plus, Robert Erhard i Iwona Borkowska. Chciałbym podziękować Telewizji Szczecin, która też była patronem medialnym. Gazeta Gryficka oczywiście obiecuje, tak jak w ubiegłym roku, wzorem ubiegłego roku, że przekaże relacje w dwóch częściach z całego przejazdu. I oczywiście naszej stronie supermaraton.org też była w jakimś stopniu patronem medialnym. Te nasze maratony, w których startujemy na terenie całego kraju i promujemy, naprawdę, uwierzcie mi Państwo, jest to ogromna promocja Gryfic, miasta, powiatu, województwa na terenie całego kraju. My jesteśmy widoczni, byliśmy widoczni, jak żeśmy przejeżdżali, każdy był zaciekawieni, zresztą to widać na naszych strojach, gdzie jesteśmy widoczni i Gryfice, i skąd jesteśmy, kto jest, że tak powiem, kto nas wspierał w tej trasie, i również oprócz tego maraton Doha Polski wspieramy też, to znaczy promujemy Gryfice w czasie tych naszych imprez maratonów cyklu Pucharu Polski w szosowych maratonach rowerowych. I tak na koniec, taką niezbyt może miłą, mam taką nadzieję, że to się nie stanie, ale moim zdaniem w tej chwili to, co tutaj u nas w Gryficach jest, to co u nas w Gryficach się dzieje ze sportem rowerowym, kiedyś już to mówiłem, że sport rowerowy, imprezy rowerowe umrą śmiercią naturalną. I tak będzie naprawdę, proszę Państwa, to będzie w najbliższym czasie. Jeżeli nikt się tym nie zainteresuje, to nie będzie imprez w Gryficach cyklu Mistrzostwa Gryfic w maratonach rowerowych, czy impreza cyklu Pucharu Polski w szosowych maratonach rowerowych.